Cześć moi artżurnalowi zapaleńcy. Po lewej stronie macie projekt kartki świątecznej, którą będziemy teraz wspólnie robić. Ponieważ wymaga to kilku warstw, to chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście je przeszli razem ze mną. Na początek używam akwareli i teraz buduję zgodnie z perspektywą powietrzną drugą warstwę. Po lewej stronie pokazał Wam się obraz, w którym pokazuję te podstawowe narzędzia, których używam. A więc klej, tutaj firmy Renesans, farby akwarelowe, pędzelki. Ja mam tu parę pisaków akwarelowych. Mam również pieczątkę z napisem Merry Christmas. Wcześniej przygotowałam sobie kartki ze starej książki. Tutaj akurat udało mi się znaleźć taki fragment z mapą. Te brzegi, które są wyrwane, używając tuszu, pokolorowałam na zielono, żeby nie były takie surowe. I teraz je nakleję na pierwszym planie. Później w tym miejscu będę zaznaczała gwiazdki ze stempelków. Wymyśliłam sobie, że moje słoneczko będzie w formie takiej śnieżynki. Mam szablon śnieżynki, również używam do tego tuszu. Natomiast Wy spokojnie możecie namalować to sami lub na przykład zrobić sobie taki szablon używając noża introligatorskiego. Teraz używam stempla Merry Christmas. Nie mam takiego napisu po polsku, ale mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Po lewej stronie pokazał się teraz prezent dla Ciebie. W linku możesz zobaczyć, że są to zajęcia w online. 4. Można je kupić dla kogoś, kogo lubisz. Dla siebie również można je kupić. Mam nadzieję, że siebie też lubisz. I można w formie prezentu obdarować kogoś takim fajnym, mam nadzieję, prezentem. Dodaliśmy kolejną warstwę akwareli, ponieważ poprzednia już wyschła, a teraz zabieramy się do rysowania choiny. Ten etap jest nieco dłuższy i wymagać będzie od Was dużej dozy cierpliwości. Pamiętajcie, aby uzbroić się w cierpliwość. Ten materiał w tej chwili jest już bardzo mocno przyspieszony, a mimo to zabrał w tym filmie 4 minuty. Tak naprawdę było to około pół godziny malowania. Przy malowaniu tych choinek pamiętajcie, że one są trójwymiarowe, że część gałązek jest zupełnie z przodu, część z boku, a część jest z tyłu. I to wszystko trzeba namalować. Można, jak zobaczycie to w drugiej choince, dodać więcej wody, wtedy nie będzie takich mocnych konturów, natomiast w kolejnej warstwie można dodać te drobne igiełki i te drobne szczegóły. To jest taki fajny etap malowania, ponieważ jeżeli opanujecie tą metodę, to już nie trzeba się jakoś specjalnie nad tym zastanawiać. Można po prostu czerpać przyjemność z samego malowania. Dodawajcie zieleni, dodawajcie błękitów, aby nasze choinki były wielokolorowe. Pamiętajcie również, żeby zostawiać przestrzeń pomiędzy tymi igiełkami, żeby było powietrze. Artżurnal jest przyjemny między innymi dlatego, że nie musimy malować i przestrzegać zasad jakiejś jednej techniki. Na jednej pracy możemy używać zarówno akwareli, możemy używać stempli, możemy używać szablonów, możemy kleić.
możemy farby rozlewać, a możemy też malować się całkowicie realistycznie. Tego wszystkiego również uczymy na naszych lekcjach online, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że te choinki Wam się podobają i że będziecie chcieli obejrzeć kolejne tematy świąteczne. Dlatego podlajkowanie tej strony bardzo mi w tym pomoże, aby stworzyć dla Was kolejne filmy. Jak widzicie, na tym etapie do środkowej choinki dałam nieco wody i nieco błękitu, żeby podkreślić później, jak będę robiła szczegóły już na suchym, że z tyłu jest powietrze. Gdybyście byli ciekawi, co było w poprzednim odcinku, to mogę Wam tutaj powiedzieć, że rysowałam również, malowałam również akwarelami las, tylko bardziej abstrakcyjny. I można powiedzieć, że summa summarum wyszedł mi taki sad jabłkowy. Także zapraszam Was do poprzedniego odcinka. Również do takich kartek świątecznych, jakie teraz robimy, może Wam się przydać odcinek o rysowaniu szyszek. Bardzo pięknie te szyszki wyglądają jako taki temat przewodni właśnie kartek świątecznych. I przechodzimy do kolejnego etapu. Tutaj embossing. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takich materiałów, to może spokojnie wykorzystać do tego po prostu szablon gwiazdek, albo można po prostu narysować własnoręcznie te gwiazdki. Ponieważ ja mam ten proszek, mam narzędzia, to umilam sobie w ten sposób pracę, żeby ona nie była taka jednostajna. Za chwilę te gwiazdki wypełnię tutaj pisakiem akwarelowym, zielonym, jasnozielonym. Później będę to robiła ciemnozielonym pisakiem, ale ponieważ ten efekt mnie niespecjalnie zadowala, to kolejne gwiazdki już będę uzupełniała białym żelopisem. I tak sobie myślę, że taki biały żelopis, szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia, jest takim narzędziem must have, czyli każdy powinien mieć taki biały żelopis. On się naprawdę fantastycznie sprawdza w wielu takich drobnych elementach, które można rysować na powierzchni i na farbie akwarelowej, i na farbie akrylowej. On wspaniale współpracuje. Ja tutaj powstrzymuję się od zbyt wielu kolorów. Ja zachowuję tutaj taką jedność, czyli błękity i zielenie. Nie chcę, żeby ta kartka była zbyt kolorowa, ale oczywiście komu co w duszy gra. Tutaj można na tej naszej kartce położyć na przykład prezenty świąteczne i pięknie przykleić tutaj taki element. Na naszych choinkach można powiesić pompki. To jest już taki etap, na którym każdy może swobodnie uzupełnić tą pracę, jak będzie potrzebował. Mam nadzieję, że taka kartka sprawi komuś radość i przyjemność. I zapraszam Was na kolejny tutorial, który również będzie dotyczył świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agnieszka Opala.